Dziś przedstawiam szokującą przepowiednię, przepowiednię, podróżnika w czasie, jak będzie wyglądała przyszłość, no szokująca wizja na przykład Stanów Zjednoczonych, że zmieni się stolica Stanów Zjednoczonych, innowacyjne rzeczy, jeśli chodzi o medycynę. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przepowiednię podróżnika w czasie, dosyć ciekawa przepowiednia, bo z reguły przedstawiam przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego, Baby Wangi, ojca Czesława Klimuszko, dzisiaj coś innego, tak, czyli jaką wizję ma tutaj podróżnik w czasie, ale o wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Mam do Was prośbę, jeśli wspieracie moją pracę, no to wyłączcie tak naprawdę adblocka, w ten sposób docenicie właśnie moją pracę. No właśnie, jeśli chodzi o podróżnika w czasie, ja chcę powiedzieć tak naprawdę, że ja przedstawiam przepowiednie, tak, to czy one się zrealizują, czy nie, to już jest inna sprawa. Przedstawiam je jakby z punktu widzenia dziennikarskiego. To jest przepowiednia Johna Titora, a więc człowieka, który uznawał siebie za podróżnika w czasie. Czy można podróżować w czasie, czy też nie, to już jest jakby inna sprawa, odrębna. Natomiast ja przedstawiam tak naprawdę jego wizję, jego przepowiednie. Co ciekawe, jego tak naprawdę wizje, czy też przepowiednie dotyczące przyszłości znajdują się nawet na Wikipedii, tak? To, to dosyć ciekawa sprawa, bo na przykład przedstawiłem dziesiątki czy setki spraw Jasnowidza Jackowskiego, a nie ma tych spraw umieszczonych na Wikipedii. Natomiast właśnie tego podróżnika w czasie są wizje przepowiednie, dlatego je przedstawiam. Może kilka słów, tak naprawdę, wstępu, kim był John Titor? John Titor to osoba podająca się za podróżnika w czasie rzekomo urodzona w 1998 roku, przybyła do współczesności w roku 2000 z przyszłości roku 2036 jako 38-latek, tak? No i teraz, co tak naprawdę ten człowiek tutaj mówił, że wydarzy się w przyszłości? Mówił w ten sposób, tak, że te wydarzenia, według oficjalnych oświadczeń Johna Titora, miały miejsce do roku 2036, tak, czyli jakby przedstawił wizję do roku 2036, co miało się wydarzyć. No i teraz tak, druga wojna secesyjna, mająca rozpocząć się w 2008 roku i trwać do 2015 roku no to, 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 to według po prostu tego podróżnika w czasie wiemy, że to po prostu nie nastąpiło, ale ja bym też powiedział tak, dałbym pewien margines jeśli chodzi o czas, tak, no nie można rozliczać, bo tutaj będą konkretne, konkretne daty i lata podane, ja bym też tak po prostu nie był bezwzględny co do rozliczania jeśli chodzi o daty i czas, bo na przykład przedstawiałem wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, no one na przykład zrealizowały się nie w tym danym roku, kiedy przedstawiam tą przepowiednię, a za rok czy za dwa lata, no ale okej, okay. w 2012 roku nastąpi wydarzenie podobne do przejścia Mojżesz, do przejścia Mojżesz, Mojżesza przez Morze Czerwone w ucieczce przed niewolą egipską. E, tak. Następnie Trzecia wojna światowa rozpoczęta w 2015 roku, zakończona przez Rosję, która zbombardowała amerykańskie, europejskie i chińskie miasta. Przed tym wydarzeniem nazywanym End Day Chiny wymuszają przyłączenie do swojego terytorium Japonii, Korei i Tajwanu. Do użytku wchodzi, wchodzą broń chemiczna i biologiczna. I to dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa, tak? Że on mówi, że do użytku wchodzą, wchodzą broń chemiczna i biologiczna. Wiemy o, tak naprawdę o tym, że broń chemiczna i biologiczna jest zakazana. To była konwencja, która została przyjęta, podpisana przez większość państw zaraz po II wojnie światowej, że nie można używać broni chemicznej i biologicznej w wojnie. No wiadomo, po prostu, bo to praktycznie zamordowaliby wszystkich ludzi na świecie, tak? Czasami ta broń może być gorsza, nawet niż broń atomowa, tak? Czy bomba atomowa, no bo ona jest praktycznie niewidoczna, tak. No, wyobraźcie sobie, jakby jakaś broń chemiczna została zrzucona z samolotu, tak, i ludzie by praktycznie padali, tak. Czyli miasta wszystko byłoby zachowane, a ludzie by po prostu umierali, tak. No, rzecz nie bywała. No i teraz tak. Australia odpiera chińską inwazję. Ten człowiek właśnie mówi w ten sposób. To dosyć ciekawe, bo zawsze Australia uchodziła za takie państwo tak naprawdę neutralne, że tam się nic nie dzieje, że raczej po prostu Australia nie ma konfliktu z żadnym innym państwem, aczkolwiek ja mówię, no, Australia mogłaby zostać zaatakowana w kontekście takim na przykład, że jako baza wypadowa, że nie sama Australia w Australii miałaby być podbita, ale Australia jako po prostu teren, który miałby następnie służyć do jako baza wypadowa do kolejnych ataków, do kolejnych wojen. Następnie tak, wojna zabije 3 miliardy ludzi, wojna zabije 3 miliardy? Ludzi, tak właśnie tutaj mówił, no to rzeczywiście tutaj byłoby, musiałoby dojść do konfliktu globalnego, tak, do użycia bomby atomowej. Gdyby rzeczywiście miało zginąć 3 miliardy ludzi, no to praktycznie połowa ludzkości, tam chyba 6,5 miliarda ludzi jest, tak, czy około 7 miliardów ludzi jest na, na świecie. Teraz tak, wydarzenia powojenne, środowiska ocalałych zbierają się ich kształcą w bibliotekach i na uniwersytetach to tam się właśnie mieliby po prostu ludzie spotykać i zbierać. No to dosyć ciekawa sprawa, jeżeli w ogóle po prostu biblioteki do tego czasu będą istnieć, tak, no, przynajmniej w Polsce wiemy, że te biblioteki z, z każdym rokiem są likwidowane, tak, z tego co się orientuję, to chyba są zachowane teraz same najważniejsze filie, tak, na przykład te biblioteki raczyńskich to tylko praktycznie same te główne filie, a kiedyś na przykład te mniejsze biblioteki dziś osiedlowe i tak dalej zostały zlikwidowane. No i teraz tak, no wszystko jakby w kontekście tak cyfryzacji, wszystkie informacje praktycznie dzisiaj można dostać przez komputer, zresztą biblioteki oferują, tak, e, robią skany i oferują możliwość wypożyczenia książek e, właśnie w formie skanu. No i teraz tak, wydarzenia powojenne, Stany Zjednoczone dzielą się na pięć regionów według różnych czynników i celów militarnych. To jest tak naprawdę ciekawa sprawa, ciężko jest mi powiedzieć o co tutaj miałoby dokładnie chodzić. Stany Zjednoczone dzielą się na pięć regionów według różnych czynników i celów militarnych, tak. Czynniki, ale jakie czynniki po prostu, gospodarcze, ekonomiczne, czynniki po prostu zubożenia społeczeństwa, tak, cele militarne, to znaczy co, obawiają się Kanady, obawiają się Meksyku, ataku ze strony Rosji, no to nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zostaje zmieniona, prezydent jest wybierany oddzielnie od, dla każdego regionu. Wiceprezydent jest wybierany w osobnych wyborach, a stolica stanu zostaje przeniesiona do miasta Omaha w Nebrasce. No, właśnie, to jest to, co mówię na samym początku, tak? Że stolica zostałaby przeniesiona, stolica została przeniesiona, czyli prezydent jest wybierany oddzielnie dla każdego regionu. No muszę powiedzieć, że to po części już ma miejsce, a więc gubernator, tak, jest takim przywódcą stanu, ale m, też wiemy, że te poszczególne stany, one się różnią prawnie, tak, to są praktycznie e, m, można powiedzieć tutaj one, one mają swoją oddzielną, tak naprawdę funkcjonują, funkcjonują w całym bycie jako Stany Zjednoczone, natomiast y, często po prostu to prawodawstwo tych, w tych poszczególnych stanach jest odmienne od pozostałych, tak. Na przykład są takie stany w samych Stanach Zjednoczonych, na których można wykonywać karę śmierci, a są takie, gdzie są, gdzie to jest zakazane, no różne są, metody. Tak, sprawy. Natomiast czy to byłoby innowacyjne? No pre, jakby prezydent to byłaby funkcja jakby gubernatora, no to wtedy nie byłyby Stany Zjednoczone, tylko byłaby to federacja tych mniejszych państw, tak. No dobra, wi, wiceprezydent jest wybierany w osobnych wyborach. O, to też dosyć ciekawa sprawa, bo z reguły prezydent mianuje dzisiaj wiceprezydenta, nawet w Stanach Zjednoczonych to jest w ten sposób, że bardzo często... Przeciwnik wyboczy w wyborach prezydenckich staje wiceprezydentem, wiceprezydentem, tak? No rzecz, która w Polsce po prostu byłaby nie do pomyślenia, tak? No wyobraźcie sobie, tak? Jak mieliśmy tutaj wybory i w wyborach startował tutaj Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Lech Wałęsa został tutaj prezydentem, no załóżmy, że no, no, tak, prezydentem był Kwaśniewski. To Kwaśniewski staje prezydentem i teraz tutaj bierze sobie jako wiceprezydenta, bierze sobie Lecha Wałęsa, tak? Rzecz no, w Polsce jest nie do pomyślenia, a tam to, 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 to tak właśnie funkcjonuje. Że wiceprezydentem zostają właśnie z reguły ci, co startowali na, na prezydentów, którzy mieli też duże poparcie. Nie teraz tak. Stolica stanu zostaje przeniesiona do miasta Omaha w Nebrasce. To jest właśnie to, co ja mówiłem w jednej z przepowiedni, że jedna z przepowiedni mówi o tym i też scenariusz Sacharowa o tym, że właśnie Stany Zjednoczone zostałyby zniszczone od wschodu i od zachodu. I ten scenariusz Sacharowa mówi o tym, że bomba wodorowa po prostu, statek by podpłynął tak blisko pod praktycznie Stany Zjednoczone, że zrzuciłby praktycznie tą bombę wodorową. Z opóźnionym palnikiem, a następnie zostałaby po prostu ta bomba yy, wybuchła, by tak została uruchomiona. To jest dosyć sprytne, inteligentne. Proste i skuteczne tak, w swoim działaniu. Zwykły statek pasażerski, który by tak podpłynął, no, to też jest po prostu jakby rola marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, żeby tak monitorować, patrolować praktycznie te, te, te wody. Natomiast rzeczywiście, gdyby doszło tutaj do zniszczenia, no to wschód i zachód zostałby zniszczony. Tak? I teraz tak w życiu w 2036 roku społeczeństwo, służba wojskowa odgrywa dużą rolę w codziennym życiu. Kara śmieci wciąż jest wykonywana. Teksas jest zhispanizowany. To dosyć ciekawa sprawa. Ta kara śmierci wciąż jest wykonywana. Yy, no czy, ale 2036 rok i kara śmierci czy to byłoby, znaczy co? To znaczy to byłaby po prostu jakby to byłoby straszne dla, dla tych czasów, że pomimo tego, że czasy by się zmieniły, to dalej by funkcjonowała kara śmierci. No różne są poglądy, tak? Gdybyśmy dzisiaj zrobili na przykład głosowanie w Polsce nad karą śmierci, to no jestem przekonany, że kto wie, czy czasem nie, nie byłoby 51%, czy 50 po prostu parę głosów za e, tym, żeby wprowadzić karę śmierci. Także e, kara śmierci to też jest jakby od, odpowiedź na złość i bunt społeczny, tak? No każdy z nas, jak słyszy na przykład od morderstwa jakiegoś dziecka, nie daj Boże, jest to e, tak, morderstwo jeszcze na tle jakimś pedofilizm, i tak dalej, no to w każdym nas się po prostu aż gotuje krew, tak? Więc yy, kara śmierci, według mnie, to i nawet za 50 lat pewnie nie zostanie zniesiona. Nie wszędzie, tak? Oczywiście w Polsce kary śmierci nie ma. Eee, podobno w Europie jest na Białorusi, ale nie wiem, czy to jest rzeczywiście potwierdzone. Możecie napisać: jeden z użytkowników pod jednym właśnie z filmów pisał mi w komentarzu, że podobno w, na Białorusi, ale no, pewnie też nie za wszystkie przestępstwa, tak? Eee, teraz tak, Teksas jest hispanizowany. Religia i przekonania. Religia odgrywa główną rolę w codziennym życiu. No to to też po prostu odgrywa dzisiaj, tak? Nie we wszystkich państwach, bo dziś bardzo dużo dużą rolę odgrywa kult pieniądza i tak dalej. Natomiast są takie państwa, gdzie rzeczywiście religia odgrywa bardzo istotną rolę, tak? I... No niektórzy mówią na przykład, że to by miałoby wskazywać o tym, że islam zapanuje nad światem, tak, bo oczywiście katolicyzm też jest ta religia ważna każdego dnia, ale jakby w, jeśli chodzi o islam, to, 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 to rzeczywiście ta religia jakby wkracza na w każdy aspekt życia człowieka, tak. No i mamy ramadan i tak dalej. Katolicy nawet jeżeli tam na przykład piątek mamy, mają to, nawet jedzą mięso, tak, teoretycznie powinni jeść, no ale jedzą miasto, tak? Czyli nie, nie, nie zawsze to przestrzegałem, a rzeczywiście jakby islam, no jednak wyznawcy tak, islamu to bardzo podchodzą tutaj do tego, jakby zgodnie z tymi zasadami, czyli to mogłoby, niektórzy mówią właśnie, że mogłoby świadczyć o tym, że islam miałby zapanować nad światem, tak? Znaczy nad światem po prostu, w, być w większości krajów na świecie, czy w dużej części krajów na świecie. Natomiast tak, i teraz mamy religia i przekonania, tak powiedziałem, dekalog przyjmuje oryginalną formę o, to ja jest ten ciekawy, tak naprawdę, e, jakie to było odniesienie na oryginalną formę, w, w jakim sensie po prostu, że e, tutaj, tak, e, oko za oko, ząb za ząb. Teraz tak, technologia bezprzewodowa sieci jest upowszechniona. To już faktycznie ma miejsce teraz, czyli w 2019 roku. Telewizja i telefonia są obsługiwane przez internet. To też już praktycznie dzisiaj ma miejsce, tak? Większość ludzi już praktycznie ogląda może nie większość, ale duża część ogląda telewizję. W internecie, telefonia, to też jest internet, przecież aplikacje, tak, WhatsApp i tak dalej. Nie potrzebujemy wcale, jakby, dostępu do telefonii komórkowej, tylko internet i komunikujemy się, piszemy smsy, Skype i tak dalej. Dobra, książki i podobne media są rozpowszechniane przez internet i drukowane na lokalnych hubach. Książki podobne media są rozpowszechniane przez internet i drukowane na lokalnych hubach. No właśnie, książki praktycznie to wiemy i czasopisma, że dostępne są praktycznie przez internet, ale te nadrukowane na lokalnych hubach, czyli to by były takie drukarki, tak naprawdę, które miałby znajdować się tak w, po prostu w, w miastach i tam ludzie by podchodzili, podłączali by sobie telefon i mogliby praktycznie drukować, tak. No dosyć ciekawa, tak naprawdę, wizja. Zobaczymy, czy to rzeczywiście się zrealizuje. Na przykład macie ciekawy artykuł, który was interesuje, Podchod podchodzicie do takiej drukarki, podłączacie po prostu tą drukarkę do telefonu, wrzucacie tam złotówkę i wam drukuje na przykład stronę, tak? No ale to wiadomo, jak to jest kwestia techniki, tak, zaraz to by się psuło i tak dalej, e, musiała być obsługa. Elektryczność nie jest dostarczana na długie dystanse, w użyciu są odnawialne źródła energii, głównie energia słoneczna. To też po części już ma miejsce, a mianowicie mamy do czynienia z kolektorami słonecznymi, tak, bardzo dużo ludzi już ma na domkach jednorodzinnych zamontowane, nawet po prostu wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie montują te kolektory na dachach, tak. Natomiast no, to nie jest tak też, że te kolektory jakby w, w 100% zastępują energię, wciąż ludzie korzystają. To jest taki mieszany tryb, tak? Też muszą być te dni słoneczne, ale wiadomo, że jest jakby dzisiaj taki trend na świecie do tego, żeby korzystać z energii odnawialnej, samochody na prąd, Tesla i tak dalej. Na razie to jest jeszcze po prostu drogie. Na razie ta wizja jeszcze jest odległa, tak? Bo wszystko jest dalej napędzane przez ropę, ale rzeczywiście, jakby świat w tym kierunku podąża. Ja mówiłem to w jednym z filmików, że moim zdaniem to nie jest w żaden sposób dbanie o ekologię, na przykład dążenie do tego, żeby samochody były elektryczne i tak dalej. Tylko to jest obawa przed tym, że dojdzie do wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej czy w innych tam rejonach po prostu, i przez to będą utrudnione dostawy ropy naftowej, będzie bardzo wysoka cena ropy naftowej, i już tak naprawdę przywódcy, politycy dofinansowując tak naprawdę pieniądze do ekologii, do kolektorów, tak. Chyba teraz też można po prostu uzyskać jakieś pieniądze. Czy dofinansowanie z ochron Funduszu Ochrony Środowiska na te kolektory? Nie wiem, nie mam tego, ale kiedyś czytałem o tym jakiś artykuł że w momencie, kiedy właśnie doszłoby do wojny, żeby ludzie po prostu nie mieli takich wysokich zaporowych cen za benzynę, tak, żeby coraz więcej właśnie było samochodów na prąd, żeby ludzie jakby pozyskiwali do funkcjonowania domu energię, z, z jakby, z, którą mogą sami pozyskać, tak, czy po prostu właśnie z tych kolektorów słonecznych, czy w inny sposób, no, żeby byli bardziej jakby samowystarczalni, tak, żeby nie musieli być zdani naprawdę na, na wielkie koncerny, czy jeśli chodzi o ropę, czy po prostu o energię. No bo też jakby energia, no to też może być zagrożenie, tak, gdyby na przykład obce mocarstwo przejęło kontrolę nad dostawcą energii, tak, i podyktował wysokie ceny zaporowe, to by mogło też wpłynąć na politykę państwa. Środowisko. Środowisko silnie skażone jest promieniowaniem. Największym problemem jest brak wody pitnej. No właśnie, bo to jest po prostu poniekąd związane z tym, że jak zginie 3 miliardy ludzi, to wiadomo, że środowisko jest silnie skażone promieniowaniem i nie będzie też po prostu wody pitnej. To, to jest też ogromny problem, tak? O tym już mówiono się od dawna, że w przyszłości dużym problemem będzie właśnie brak wody pitnej. No w Europie, w Polsce, tak? No to jest problem śmieszny. Kto, ktoś powie, jak wody brakuje wszędzie. Woda jest w kranie, w sklepach i tak dalej. No ale na przykład są tacy biznesmeni, którzy budują tylko studnie w Afryce i na tym mnóstwo pieniędzy zarabiają, tak, na tym po prostu mnóstwo pieniędzy zarabiają, na właśnie tym, żeby studnie budować. No, rzecz w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia w Europie, tak, a rzeczywiście w Afryce na tym można mnóstwo pieniędzy zarobić. I teraz tak, między innymi, tak, nie zawsze, no trzeba się wiedzieć, tak, gdzie, jak po prostu to zbudować. Globalne ocieplenie ma mały wpływ, temperatura jest właściwie taka sama. No to też jest ciekawy motyw, bo często się straszy nas, że globalne ocieplenie spowoduje, że te to lodowce będą topnieć, podniesie się temperatura e, świata po prostu przez to lodowce stopnieją, potem będą tsunami powodzie i tak dalej. Niektórzy mówią, że to jest też spisek naukowców, którzy specjalnie w ten sposób straszą, bo chcą dodatkowych praktycznie środków po to, żeby przeprowadzać badania naukowe, tak? No, ciężko jest mi powiedzieć, tak? Ale rzeczywiście, no, to globalne ocieplenie może nastąpić, a może też nie nastąpić. Jeżeli będzie trend, jeśli chodzi o ekologię, jeśli chodzi właśnie o samochody na prąd, tak? Czy odnawianie po prostu odnawialne źródła energii, tak? Kolektory słoneczne, to można w jakiś stopniu po prostu zatrzymać ten trend, tak? I też, jakby działania polityków, tak? Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, przestrzeganie tych wszystkich norm i katalizatory i tak dalej, to w jakiś stopniu można po prostu na to wpłynąć. Natomiast niewątpliwie, jeżeli człowiek nie będzie, Dba o środowisko, będzie dewastowo, to ta temperatura się podniesie, tak, i rzeczywiście e, tutaj my, do, my globalne cieplenie będzie większe niż to ma miejsce teraz, tak. To też jest ciekawe, że 1 czy dwa stopnie, dla nas nie ma to żadnej różnicy. No Założył się 99,99% ,99 ludzi na świecie nie odczułoby jedne, jednego, procent, jednego, jednego stopnia różnicy. Tak? Czy w tą, czy w tą. Czy byłoby 15 stopni, czy 16, czy, czy byłoby 14, czy 15. Nikt tego nie odczuje. Tak? Natomiast właśnie jeśli chodzi o środowiska naturalne, to ma ogromny wpływ. Zdrowie. Współczynnik urodzeń jest o wiele niższy z powodu komplikacji porodowych i śmierci płodowych. To jest ciekawe, tak, że nie to, że będą się ludzie po prostu mniej rodzić przez to, że ludzie nie będą chcieli mieć dzieci, mniejsza dzietność, tylko przez komplikacje porodowe i śmierć płodowe, i śmierci płodowych, tak. Największymi problemami zdrowotnymi są choroby wściekłych krów i VCJD. VCEJOD, to, to jest po prostu choroba neurologiczna, tak? Natomiast to też jest ciekawe, że to oto by było największymi problemami zdrowotnymi, właśnie te choroby, a nie na przykład choroby nowotworowe. Kolejna sprawa, nastąpił pewien postęp, jeżeli chodzi o walkę z rakiem, ale dalej nie wynaleziono lekarstwa na AIDS, ale dalej nie wynaleziono lekarstwa na AIDS. Tak, czyli no to by nie była optymistyczna informacja dla ludzi, którzy właśnie chorują na AIDS, natomiast jeśli chodzi o nowotwór, to postępy, czyli nie całkowite wyleczenie, ale postępy, być może po prostu pojawiłoby się lekarstwo, które pomogłoby w części przynajmniej chorób nowotworowych, albo zatrzymałoby galopujący rozwój choroby nowotworowej w organizmie, tak, tak by należało, można to po prostu odczytywać. Także takie wizje miał ten mężczyzna, ten podróżnik w czasie. Tutaj jeszcze wam trochę pop popowiem informacji dotyczące właśnie tego człowieka, że ten John Titor, który uznaje się za podróżnika w czasie, 2 listopada 2000 roku w internecie na pewnym forum dyskusyjnym zaczęły pojawiać się posty od osoby, która nazywała się Time Travel Zero, podróż w czasie zero. Później przedstawiała się jako John Titor, i twierdziła, że przybyła w wehikule czasu z 2036 roku, po jakimś czasie John Titor zaczął wysyłać zdjęcia, które rzekomo przedstawiały wehikuł czasu. John Titor na łamach forum pisał na temat czasów, z których rzekomo przebywa, odpowiadał również na pytania innych użytkowników forum. W swoich postach pisał głównie o tym, jak żyją ludzie w 2036 roku oraz o trzeciej wojnie światowej, która według niego rozpocznie się w 2015 roku. Czyli wiemy, że to praktycznie nie nastało, tak? Zależy jak odczytywać tę trzecią wojnę światową. Bo na przykład Jasnowiec Jackowski mówi, że ta trzecia wojna światowa nie będzie miała takiego charakteru jak druga wojna światowa, że jedno państwo napadnie na drugie państwo i oficjalnie dojdzie do wybuchu, tak? Tylko, że może mieć to charakter na przykład wojny hybrydowej, że to może być pod przykrywką wojny z terroryzmem i tak dalej, to nie musi być konkretnie wypowiedzenie ja wypowiadam wojnę temu i temu państwu, tak? To może się zupełnie inaczej odbywać. I teraz tak, 24 marca 2001 roku Titor ogłosił, że wraca do swoich czasów. Po tym czasie nie pojawił już się żaden pod, post pod, od niego. Jak tej pory nie udało się zidentyfikować kim jest faktycznie osoba osoby, albo też instytucja podająca się jako John Titor, tak? No właśnie, ale pamiętajmy, że część z tych przepowiedni, ona się zrealizowała, tak? Na przykład, jeśli chodzi o tutaj, jeśli chodzi właśnie o jeśli chodzi o te sieci po prostu telefoniczne, tak? To na przykład się zrealizowało. A on tym mówił praktycznie w 2000 roku. Gdzie wiemy, jak, jak ten komputer wyglądał, po prostu jak wyglądał internet, jak wyglądały też jakby komórki i tak dalej, to były zupełnie inne czasy niż to ma miejsce teraz, tak? Czyli rzeczywiście wyprzedził, jeśli chodzi o pewne sprawy, one się już realizują. No bo na, na dobrą sprawę to już po, minęło połowę po prostu od jego przepowiedni, bo on mówił, że to wszystko się zrealizuje do 2036 roku i rzeczywiście część z tych rzeczy już się praktycznie zrealizowała, tak, w 2019 roku. Znaczy, do 2000 przez te wszystkie lata część się już zrealizowała. No ale niektóre wizje są szokujące, no oby nie doszło do tych wybuchu, tej trzeciej wojny światowej, chyba, że to będzie zupełnie inna wojna światowa, tak? Eee, wojna, która zupełnie inaczej będzie wyglądała, być może to będzie wojna cybernetyczna, tak? Eee, no właśnie, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, są ciekawe wasze opinii. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!